VIP, czyli po prostu Sean Baker na antenie Radio Fest, a teraz jak zawsze miłe spotkanie na naszej antenie w poniedziałek o poranku. Razem z nami Frela Blue. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Fest i ciebie, Marcinie, i Grzesia witam. Tak, guten tag, mein liebe Frela. Wiecie, jak ja się cieszę, chłopcy, jak ja się cieszę. Bo mój nowy teledysk już jest gotowy i będzie miał premiera za 34 godziny. Za 34 godziny, no proszę bardzo. A do piosenki? Jaki to? O, coś nam zerwało, proszę bardzo. Za bardzo się cieszyła. No chyba za tak. Za bardzo się cieszyła. Jajajajaj. No ale to, Frelciu, to oczywiście my też się cieszymy razem z tobą. Postaramy się ewentualnie jeszcze nawiązać za momencik kontakt. Ale jak coś, to na antenie Radia Fest za chwilę zagramy tą śląską sambę i przy okazji, wiesz, nasi słuchacze będą mogli sobie skojarzyć, o czym może być teledysk tak, w ogóle. Tak, to już mój, ja. Tak, tak, mam przygotowaną tą piosenkę. To zagramy, a potem może nam się jeszcze uda z Frelą porozmawiamy o tym teledysku. No to proszę bardzo. Pocieszy mnie dobry jazz. Jak mam ślepia spuchnięte, a fryza oklapnie, jak cieplecie się klajzna, jak długo. Kej pociepna kaślajbik i pomadka z żadłem, a w bani ciśba i turcz mnie w toś szturho. Być już zatkiem i tańcu śląsko, samba klara blenduje na cołki pys. Ta nasza śląsko samba przyniesie ci radochę i zysk. Być róż zatkiem i tańcu śląsko samba klara blenduje na cołki pys. Śmigę gipko, ta nasza śląsko samba przyniesie ci radochę i zysk. O la la la.
Olalala, samba, proszę bardzo. Frela Blue jest ponownie razem z nami. Witamy cię ponownie. Jesteś. Ktoś tu uciekł. No właśnie. Ja jakoś ta technika mi się wystroiła na dudka. Zarobi mnie zabawna. No to opowiadaj o teledysku do tej piosenki. Wystroiła cię na dudka, ja. Ja, dokładnie, dokładnie. Wiecie co, najpierw wam zdradzę jeszcze pół tajemnicy, ja? Tak. To jest też pół, bo by nie było niespodzianki. Ten koncek, i ona pisała jeszcze raz, przepisała Rzegotroga na duet i 31 stycznia na Śląskiej Gali Biesiadnej w Zabrzu, w Dom Muzyki i Tańca, Byda śpiewają w duecie z... I to będzie niespodzianka. Aj, ja już myślałem, że ty nam powiesz, a tu tak po prostu, no wiesz. A ja już przypuszczam z kim. A co ty? Nie, na pewno nie. Jak na mi? Pewno nie. Ze no Stachim. Co ty? Nie? Nie. A poza tym nic nie zdradza więcej, bo to ma być rzeczywiście... Niespodzianka. Ale jest to z Niemiec, chłop, czy z Polski? Nic już więcej nie powiem. Ale nie musisz więcej, no. Nie, ale powiem wam teraz... Grzesiu. Ale dobra, inicjały mi przynajmniej powiesz. Grzesiu. Co? No nie możemy. Powiem ci, że to będzie hop. No to już tyle wiemy, tak. To już więcej się nie dowiemy na pewno. No, a za tydzień... Ja powiem więcej, to jak już się odważył z tobą śpiewać, to musi być hop z jajami. Tak. Grzegorz! Ale tak się godno. No ja wiem, ale no nie o tej porze, wiesz, o co chodzi. No. Ja nie wiem, co wy macie z tą porą hopy. No przecież... Duni to jest środek nocy teraz. No, ja dopiero pójdę spać za godzinę, dwie. A, no to nie, to nie. To dobra, to wracamy do teledysku jeszcze, jeżeli można, tak, na chwilkę. Ja, wracamy do teledysku. No więc ten teledysk zrobiła Marcela Kamanis. On jest super, bardzo profesjonalny, nowoczesny i na wyjątkowej kulisie. Bo nie mogło, żeś przyjechać tak na szybko zaś na do Polski, żeby poszukać na Śląsku jakiejś fajnej kulisy, ale znalazła, żeś tutaj w pobliżu w Najdrenii Westfalii, w Essen, to się nazywa Cesie Zollverein i to jest taka kopalnia, co jest muzeum i park i tam właśnie w cudownym miejscu, takim bardzo fajnym, mi zrobili taki naprawdę świetny, bardzo kontrastowy teledysk. Ja powiedziałam Marceli, Marcelia chce tam bardzo dużo kontrastu, bo w treści, jak żeście słyszeli ten koncek, jest tak, że jak coś nie wychodzi, jak coś jest trochę smutne albo denerwuje, to potem trzeba po prostu zacząć ruszać tymi biodrami, nie? Żeby ten uśmiech się pojawiał, to wewnętrzne słońce, bo to jest takie to magiczne połączenie i wtedy się wszystko rozchmurza i nastrój się zmienia i wtedy się chce tańczyć i wtedy jest wszystko fajnie. I te skrajności chciałam właśnie przekazać w tych kontrastach na tej kontrastowej kulisie i właśnie bez tych piór i bez tych wszystkich cicidełek i świecidełek. Świecidełek takich brazylijskiej samby, tylko to jest właśnie taka prawdziwo fajna śląsko samba. No to my się już nie możemy doczekać premiery za kilkanaście godzin, tak? Za 34 godziny. I? No na Box Music oczywiście tam kiedy się to wszystko pojawi. No i będę też promować właśnie tam mój ten krążek, nie? Ten, co się ma pojawić. No jasne. Za niedługo, 21 września. No to wszystko już nam się wyjaśnia. I też się nazywa Klara. No i Klara wychodzi i praktycznie tą sambą zaś przyniosła nazwę lato. Dowoz, donos, tu normalnie do nas. Ale 21 września to jest jesień, już pierwszy dzień jesieni. Ja, ale będzie fajnie. Ja? Tak jest. Zaś Klara zaświeci, będzie taka złoto polsko jesień. Klara to nawet w zima świeci, nie? Otóż to. No to tego się trzymajmy, że oczywiście tego 21 również zaświeci słońce, a szczególnie kiedy ta twoja płyta się pojawi. To nie Słuchaj, może być pojechał inaczej. Facet tak a propos Klary, wiesz, mi się przypomniało do sanatorium, ja? A żona go, byś mnie tam nie zdradzał, byś mnie tam, nie byda cię zdradzał, byś mnie tam nie zdradzał. No i facet, rozumiesz, poznał taką babka, nie poszedł do niej na kawa, babka poszła zaparzyć kawa, a on SMS-a do swojej żony pisze tak: kochanie, jeszcze cię nie zdradziłem, ale sytuacja się już klaruje. Także dziękujemy ci. Klara na dziękujemy imię ci. Frelu, bardzo serdecznie pozdrawiamy cię. Ja miłego dnia życzymy. I oczywiście przypominamy, że już za kilkanaście godzin premiera najnowszego teledysku Freli Blue. Radio Fest.